Wiecznie Kram. Grupa Manam nagrała nową płytę. Płyta nazywa się Znaki Szczególne, jest dostępna już w sklepach. Natomiast zespół wyruszył na trasę koncertową, promującą to wydawnictwo. Za moment obejrzymy relacje z klubu Od Nowa, z koncertu grupy Manam i wywiad z zespołem. Kochani, to my, grupa Manam, Kora, Marek, Janina. Jesteśmy z wami, wy z nami. Oglądajcie program Muzyczny Kram. No witamy bardzo serdecznie, jak widać jesteśmy tutaj w trójkę, to jest jedna, a w czwórkę, przepraszam, bo jest jeszcze Ramona, panie. Czyli to jest połowa grupy Manam. Jesteśmy w klubie Od Nowa w Toruniu, gramy koncert, który promuje naszą płytę Znaki Szczególne. Największa sensacja, rewelacja, nadfenomenalna płyta nadfenomenalnego zespołu Manam. Janina? Tak, to prawda. Jest, myślę, że czat jest tak okrutny i histeria. To rzeczywiście dla mnie to doświadczenie jest niesamowite. Myślę, że ci, którzy się zjawią na naszym koncercie, będą razem z nami chyba w tym uczestniczyć. Także szaleństwo Manam, jakiego nie było. To doświadczenie nieprawdopodobne. Który skądinąd jest moim przyjacielem od lat, a ja jestem jego oczywiście wielbicielką i fanką od lat. Jest w naszym zespole dlatego, że Marek wpadł na ten, no wydawałoby się na początku karkołomny pomysł. Nadfenomenalny pomysł. Tak. No mnie po prostu to nie przyszło do głowy, że to w ogóle jest możliwe. Ale jak tylko Marek mi o tym powiedział, pamiętam, stałam na werandzie mojego domku letniskowego. No. I jak to usłyszałam, to po prostu zdębiałam i bardzo się ucieszyłam. Ta propozycja padła dlatego, że tylko niemożliwe jest warte jakiegokolwiek działania. Tak jest. Tak, nie ukrywam, że jak Marek zadzwonił, to się bardzo zdziwiłem, a później jak przyjechał, wiem, no oszalał po prostu. Ja, taki ukośny człowiek jak ja, po prostu nagle z Manamem, który gra ostro, rockowo,
co ja tam będę robił? No, ale okazało się, że jest tu dla mnie miejsce i to całkiem niezłe. W każdym razie już na próbach było widać, że tutaj nie ma mowy o żadnych jakichś komputerach, o żadnych samplowych historiach, o żadnych lupach tak zwanych. Zero komputerów i że brzmienie jest zupełnie analogowe, tak dalece analogowe, że musieliśmy zadzwonić do Stanów Zjednoczonych, żeby człowiek, który miał przyjechać i miał robić komputery, żeby nie przyjeżdżał, trzeba było odwołać bilet i była drobna afera z tego powodu, no ale tak wyszło, że zespół brzmiał super rockowo, bardzo mocno, a w samym nagraniu realizatorem był Wojtek Przybylski, którego właściwie wszyscy znają z koncertów trójkowych, znakomicie robionych w Trójce, ale również z najbardziej legendarnych nagrań Perfektu, żeby tak przybliżyć osobę. To jest człowiek, który wie, jak się nagrywa gitary, wie, jak się nagrywa wokal, wie, jak się pracuje zespołem gitarowym. I tu jest ukłon przede wszystkim w stronę tej publiczności, która z nami szła przez wiele, wiele lat. Nie udziwnialiśmy nic, nic nie kombinowaliśmy i w tym składzie udało nam się nagrać płytę taką, że jesteśmy, ja jestem sam w stanie szoku, że jest gdzieś tam na pierwszych miejscach i w sprzedaży i na listach przebojów, bo tego się nikt nie spodziewał, ale widocznie jakoś ludziom to, jak to się mówi, zaiskrzyło, zajarzyło. Taki jest ten skład, taka jest płyta Znaki Szczególne, Toruń, Klub Odnowa. Kiedy zaczynaliśmy też. Oj, to w tym klubie dużo rzeczy się zdarzyło z nami. Młodzi ludzie przychodzą, co jest niesamowite, to jest takie doświadczenie. Piękne dziewczyny przychodzą. Bardzo piękne, naprawdę piękne. Młodzieńcy przychodzą. Ale chłopcy też ładni. No i starzy fani oczywiście przychodzą, których no, można łatwo rozpoznać. Ale cała ta generacja młodych ludzi, licealistów i nawet studentów, którzy przychodzą, po prostu jest to szokujące. Czy starzy fani oczywiście są starzy, dlatego że bardzo wiele lat są z nami, natomiast są tak naprawdę bardzo młodzi. To wszystko jest prawda, to co dziennikarze piszą, bo tak w pierwszej chwili wszyscy myśleli, że jaki numer jeden, ma nam numer jeden znowu po tylu latach, że jaka histeria na koncertach, jaki big beat. Się okazało rzeczywiście, że to jest prawda, że mamy jakiś kolejny odjazd. Ja już miałem się ewakuować w ogóle w jakieś regiony takie spokojniejsze, gdzieś coś, pojeździć jakimś trakiem po Stanach Zjednoczonych, zwiedzić całe Włochy dookoła, objechać na przykład Italię słoneczną. A tutaj nagle obowiązek wzywa. Jesteśmy żołnierzami rock'n'rolla. Też się już przeprowadzałam do Meksyku. A ty? A ja właśnie zamierzałem się zanurzyć w jakąś ostrą, gitarową muzykę. No i, i tak się stało. Uruchomiłem swojego Telecastera i Rakettbackera, którego kiedyś dawno temu kupiłem. To wszystko przez tego tutaj człowieka, ten tutaj. Jak ty się nazywasz? Marek Jaskowski. Gramy oczywiście po raz pierwszy od lat trasę klubową i to jest po prostu najlepsze, co mogliśmy zrobić. Oprócz tego gramy duże koncerty, jeździmy w tej chwili po raz pierwszy, gramy w niedzielę koncert w Wilnie.
w ramach Unii i tych koncertów jest więcej, czyli to, co Unia też dobrego robi takim ludziom jak my, to przede wszystkim po raz pierwszy w życiu w ogóle przekroczę, powiedzmy sobie, niejako Bóg, bo tam nigdy moja noga nie stanęła, pomimo że tam są korzenie moje. I będziemy po prostu jeździć, więc mamy Kijów, mamy Moskwę, więc to tak powoli się otwiera i tamten rynek. Był Londyn i będzie Amsterdam, to będzie w lipcu, to też w ramach Unii. Także mamy tego typu większe koncerty, prawda? Natomiast gramy też koncerty openery, tak jak to kiedyś było, tylko że gramy przede wszystkim i na tym się fokusujemy i tu jest cała nasza energia i nasza radość, prawda? I nasz wysiłek, to są jednak kluby. Bardzo dziękuję za uwagę. To już wszystko. Zapraszam na następny program. Cześć!